Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony normalnie ptak Bobuś. Nie wierzycie, że jestem ptakiem? Już wam pokazuję. Patrzcie, jakim jestem latającym ptakiem. Słuchajcie, rozpoczynamy super niesamowity kolejny odcinek. Z tego co oczywiście wiecie, to jesteśmy oczywiście w Bobowicach. Tam są Abrowice. Z góry w ogóle jak to wszystko pięknie wygląda. Pewnie z odcinków Aberki wiecie to, że mamy wprawdzie te elitry i mamy wszystko ogarnięte, ale jest za mało, bo chcemy zrobić... Ej, to sam się we mnie strzela. Poczekajcie, mam problemy. Ty, panie sąsiedzie, co tak pan... Oj, poczekajcie, muszę do wody wskoczyć, żeby tutaj nie mieć problemu. Słuchajcie, mamy problem z elitrą taki, że po prostu mamy ich za mało, więc teraz robimy po prostu szybką wyprawę po elitrę, słuchajcie. Chcę, żeby to zajęło mniej niż 10 minut. Damy radę, Aberka? Znaczy 10 minut po elitrę? Aberka, krowę mi strzeliłeś. Tak? No, więc tu jest... A to mogę ciebie jeszcze strzelić. Ty, ale poczekaj, bo to chyba Momo było. Dobra, nie strzelaj, proszę tutaj, proszę nie strzelać. Nie strzelaj! To stary, to dawaj, ja już lecę, stary. Dobra, to słuchajcie, robimy szybką, normalnie poszukiwanie elitry. Słuchajcie, od tego momentu 10 minut, zobaczymy, czy się uda. A gdzie ty w ogóle poleciałeś teraz? Ja lecę elitrą, stary. Ale nie lecisz tym piekłem? A to ty leć piekłem, ja lecę tym. No właśnie, zobaczymy, co będzie w ogóle pierwszy, słuchajcie, ja polecę piekłem. A to może w ogóle ten, przypomnę, bo ja miałem o tym powiedzieć, bo ludzie się tak dziwią, że czemu my się na przykład teraz słyszymy, a nie słyszymy się, jak jesteśmy 10 kratek od siebie. No to wiesz, tu kiedy ja na przykład cię podglądam, albo ty, no bo mamy coś takiego jak przycisk wycisz mikrofon. Tak, i ten przycisk działa w taki sposób, że jak go klikamy, to po prostu nas nie słychać. Ja mam to przypisane pod klawisz 0, że jak kliknę 0 po prawej stronie, tam na klawiaturze, to po prostu mnie wyciszy. Ja mam na numloku 7, więc jak coś, to po prostu wiecie, mamy takie przyciski i teraz Aberka jest po prostu słyszalny. Ło! Wózeczki w ogóle doleciały. Jak coś, to Aberka, to ja już jestem, by the way, słuchaj. A ty? A nie, to ja chyba, ja nie wiem, gdzie jestem. Ty nie wiesz, gdzie jesteś? To jest chyba dzisiaj. A ja jestem już, słuchajcie, więc to jest dobry pomysł, żebyście oczywiście zostawili w tym momencie subskrypcję i zostawicie w tym momencie lajka, ponieważ tutaj genialne odcinki są codziennie, więc wpadajcie codziennie na ten kanał. Oczywiście na kanałach Aberki również są codziennie odcinki, więc polecam bardzo gorąco. I wpadajcie również na sklep z koszulkami, darmowa dostawa od 9900 zł, więc naprawdę bardzo, bardzo warto coś takiego obczaić. A mam pytanie, gdzie ty jesteś, Aberka? A jakie to są kordy, bo ja chyba 10 minut. Nie, no chłopie, nie, no. No chyba te 10 minut powiem wam, że chyba się nie uda. Dobry, słuchajcie, jesteśmy już. Aberka, jak ci zeszło 10 minut, żeby tu się... Co to jest? Co to jest? Chłopie, co to... Ej, widziałeś, że to się uderza łapką i wtedy on się tworzy? Jak, chłopie, nie wiedziałem, że takie coś powstaje. Co ty dajesz? Ale w ogóle, ale faza. Naprawdę? Ale faza, dawaj rozwalaj tu wszystko. A to wystarczy dotknąć ręką. No. Ale ej, tego więcej tu powstaje. Dawaj to rozwalamy szybko. No nie, musimy sobie z tym poradzić, bo tego jeszcze więcej tutaj jest. Już się chyba daliśmy radę, czy nie daliśmy sobie rady? Jak idzie? Już jest git, dobra, poczekajcie, tego jeszcze rozwalam. Oj, kolejny, dobra, dawaj, nie zajmujemy się tym, tylko skakujemy. Jesteśmy już tutaj elegancko w tym, jak to się mówi, no. Wędzie, właśnie wędzie, tu są entermany. I patrzcie, normalnie elytrom, cyk, elegancko podlatujemy do tamtego miejsca, w którym jest. Jak to się nazywa to? Jak się na to mówi, Aberka? Ja nie wiem, to jest taki, a do którego my chcemy podlecieć? Ja tu jestem już przy tym, bo tu są dwa, tam jest jeszcze drugi. Chodź do tego może mojego, czy nie? Nie wiem, który ten jest dalej, twój. Słuchaj, na tym dalej jestem. A, dobra, jestem. I widzisz, czy nie? O nie, Enderman mnie goni. No dobra, ja już skakam tutaj perełką, cyk. Nie mam perełki! Nie masz perełki? Nie, musisz. Dobra, się to ja wracam. Oczywiście, Aberka, widzę, że pełne przygotowanie. Gdzie ty jesteś? Tutaj? Masz, złapiesz? Oj, musisz tu jakoś podlecieć, byku. Tam, tam na dole. Oj! Na dole są! Dawaj szybko, tutaj na dole ci rzuciłem. Tylko dawaj szybko, masz tutaj dwie. Jeszcze tu u góry masz jedną. Widzisz, czy nie? Czy wziąć ją? Tutaj, weź, dasz radę? Dobra, to ja wezmę. Co się dzieje? Co ty robisz, chłopie? Szybko, dobra, co to było? Czekaj, bo Enderman mnie goni. Uważaj, dobra, szybko się podwarowujemy, słuchajcie. I musimy znaleźć normalnie tą twierdzę w sekundę. Dobra, ja już jestem w środku, a ty? Jak tam, dajesz radę, czy nie? Bagowa... O,
Dobra, żyję. Dałeś ci radę, czy ale nie? Ale daj mi perełkę. Co? Daj mi perłę, daj mi perłę. O, dobra, dam już ci perełkę, proszę, dobra. Nawet tyle ci dam perełek. I jak myślisz, ja bym w ogóle do tyłu poleciał. Tak, bo tam tylko, jeszcze że za nami nie nic byliśmy. Nie ma. A, bo my mamy elytry, to my tak. mamy wszystko. To ty nie wiedziałeś, że mamy elytry? O nie, stary, tam nic nie ma. Nic nie ma? Nie, nie, wracamy się. Uj, to, wracamy! To może być zgubne, stary. No, a w prawo lecimy w takim razie? A zobaczmy w prawo, dobra, no. Bo w prawo też nigdy nie polecieliśmy. Jak coś to mnie widzisz, czy nie widzisz? Tak, lecę. Dobra, to jak coś to dawaj, to lecisz. Oj, na razie są takie małe wysepki. Jest dużego. Dobra, teraz trzeba znaleźć pereł. Ej, to co, może się rozdzielamy i na szybkości szukamy tej... A, w sumie lecimy koło siebie. Lecimy koło siebie. Co ty na to, żeby tak, wiesz, mniej więcej... Oj, poczekaj, dobra, jest kolejna wyspa. Jest kolejna... Co to jest? To jest nasz teleport powrotny. Ale faza. I to wraca do tego miejsca tam, gdzie było wcześniej? Tak. Ale faza. Dobra, poczekajcie, czy coś tutaj znajdziemy, czy nie? Ej, w ogóle takie twierdze to się chyba łatwo szuka, nie za bardzo, nie? No powinno tak być, a jakoś no, tak niby nie jest. Ale załatwo. Poczekaj, może mi się wydaje, że... O, jest! Znalazłem aberka! Ale nie, ta malutka taka, dobra, nieważne. Jest taka o, malutka. Też mam. Masz? Ale jakaś mikro. Dobra, moja też jest mikro, więc lipa fest. Dobra, to w takim razie trzeba znaleźć jakiejś kolejnej. Ale dobra, na F5, słuchaj, będę lecieć, bo chyba tak jest lepiej, więcej widać niż na takim zwykłym. No ale nie gadajcie, że w ogóle będzie tak ciężko. A ty poleciałeś cały czas prosto? Tak, ale znaczy w prawo prosto o to chodzi. A ty jak? No właśnie nie wiem gdzie. Nie wiesz gdzie jesteś, ale jak coś to po prostu znajdźmy tą twierdzę, bo wiesz chłopie, musimy to znaleźć w 10 minut, taki mamy challenge. Pewnie się nie uda, ale trzymaj kciuki, żeby się oczywiście taki coś udało. Nie licząc tej wpadki aberki z tym szukaniem, to może byśmy to słuchajcie... Oj, tam od razu wpadł. No, tam wpadka na fest. Ej, dobra aberka, chyba trzeba cięcie zrobić i znaleźć ale... tą twierdzę. A czy wiesz co, ja no? coś mam. Masz? Ale taką z tym, czy nie? Ale właśnie nie chce mi się wczytać, więc poczekaj. Dobra, to poczekaj, ja tutaj oczywiście bo latam, bo wiesz co, myślisz, ludziska. My tak daleko, że to się nie chce wczytywać po prostu, nie? Tak, bo my... Czekaj. Jest duża? Jest! Statek. Znalazłem! Jest. Tą samą znalazłem! Przy tobie tak? jestem! Ale faza! Mi się nie chciała wczytać, lol. Co ty dajesz? Dobra, to dawaj, mamy elytrę, no. Tak, dobra, bierzemy szybko tą elytrę i słuchaj... Jeszcze tu są te dziadowskie takie. Dobra, dawaj, rozwalamy. Jeden. Gdzie jest drugi taki mały? Chyba tam na dole, co nie? Ja biorę głowę smoka, elo. Dobra, ty bierzesz głowę smoka, ja biorę elytrę w takim razie. Dobra, cyk. O nie, mam to latanie najgorsze na świecie. Dobra, bierzemy tą elytrę. Tu są jeszcze te rzeczy. Jaki miecz, chłopie! Jaki kilofy, patrz to! Co tu a są miecz? Za... Stary, co? Co? Ej, o co chodzi? Ej, co to są za... rzeczy. Dobra, patrz, ja tu biurę. Dobra, o nie, ja wpadam tam do góry. Poczekaj, a to teraz musimy jakoś wrócić, czy nie? Czy może obczajamy tą... Albo nie, nie opłaca się tej twierdzy odczajać. Teraz jak wrócić szybko do nas? Tam trzeba cofnąć się, tak? Tak. Dobra, to co, dawaj, lecimy? Robimy tu szybciutko. Lecimy na kordy 00 chyba po prostu. Kordy 00 są, czy jak? Chyba tak. Ja to nie wiem, kordy. Powiem ci, kompletnie nie wiem, jakie tu trzeba kordy robić. A lecisz przed siebie tak, jak ja lecę po prostu w tak, lecę w tamtym mom... Ej, w sumie to nie polecieliśmy nawet tak jakoś dużo, mi się o, wydaje. O, 3000 kratek. 3000 na ze... Chyba a, tak. Bo to jeszcze to jest, poczekaj, to jeszcze jest, tu trzeba tak bardziej w bok. Ej, dobre, słuchajcie, ludziska, dolecimy do tego portalu i po prostu widzimy się chyba po cięciu, bo nam to sporo zejdzie. Ej, dobre, słuchajcie, ludziska, mamy pewien malutki problem, bo jak Aberka powiedział, że to będzie na kordach 00, mam nadzieję, ale my mijaliśmy takie coś, Aberka, pamiętasz takiego malutkiego, co nie? Tak, ale ja to już minąłem, ziom. Minąłeś to? Tak, jestem już dalej. Ale w sensie znalazłeś to, czy nie? A nie, tą twierdzę malutką mijałem. A, tą twierdzę mi chodzi o ten taki malutki do teleportacji. Teleport. No, to ten szukam. Malutki teleport. Ale powiem ci, w ogóle ja tutaj czuję naprawdę na 00 będzie, tak? Bo mówiłeś nie tak. Nie wiem, ale chyba tak. Chyba tak, bo mi się wydaje, że nic, bo chłopie, ja lecę w takim... Chyba nie, chyba ja lecę, jednak nie. Ja lecę bez wysp, wiesz o co chodzi, po prostu w sensie... O, tu jest nasz most jakiś. Znalazłeś coś nasz... Jest, znalazłem, chłopie, mam kordy, dobra, wpadaj. Minus 1000 na minus 300. Masz?
Ej, to jestem mega blisko. Minus 1000 na minus 300. Elegancko, słuchajcie, znalazłem to. Tu, żeby żaden Enderman nie zaatakował. Prosto w mnie, chłopie. O, jestem. Jesteś, widzisz? Jestem. Dobra, to dawaj teraz elegancko, normalnie tam... Ej, dobra, robimy challenge. Kto pierwszy w Abrowicach albo w Bobowicach, ale no okej? Ale bo mnie tutaj Enderman. No dobra, to dawaj tutaj do góry, Oberka. I już? Padłeś tam? O, jesteś dobra, tutaj, jesteś dobra, powrotem. Dawaj i lecimy w takim razie, dobra, i kto pierwszy, słuchaj, kto pierwszy? Ej, nie mam powrotu. Czemu? No bo mi się zbagowały perły. Nie rozumiem, a wyjdź i wejdź. Działa ci, czy nie? Cześć, patrzę. Dobra, dawaj, Oberka. Nie mam perełek, dobra. Brakło ci perełki? Muszę rozwalać Endermany, co? No to dawaj szybko, rozwalaj je, a ja tutaj znajdę od razu ten nasz, jakby to powiedzieć, drugie tu wejście. O, dobra, mam perełki, masz perełkę, dobra, dawaj wskakuj, ja tu będę na ciebie czekać, tylko po drugiej stronie. Dobra, wiesz, o co jestem, chodzi. Dobra, i dawaj do tego tutaj zejścia na dół, tutaj gdzie byliśmy, wiesz o co mi chodzi, ten taki, ten, no, wiesz o co chodzi. Portal. A gdzie jest ten portal? No na samym środku wyspy. Bo mi się pomyliło, chłopie, ja poleciałem źle, o Boże, dobra, to wskakujemy do tego portalu na 3, 4, dobra, i kto... Ty, ja już Kiema. Jestem. No widzisz, ja też. Aj, ja myślałem, że my będziemy musieli biec z tej kopalni. Nie, no stary. O Boże, ale mi się pomyliło, co wy dajecie. Dobra, teraz słuchajcie, masz naprawę czy nie? Jakąś książeczkę czy nie masz? Nie, ale mam unbreakingi. Dobra, masz ten, to ja w takim, w ogóle tutaj jest zniszczona ta naprawa. To poczekaj, ja biorę w takim razie książeczki, ogarnę, słuchajcie, szmaragdy z tej naszej, o tutaj normalnie bazy wodnej. Wskakujemy tutaj, wezmę szmaragdy. Oj, zlagowałem się przez chwilę. I pójdę sobie, słuchajcie, normalnie jeszcze kupić szmaragdy u moich tych związki ziomeczków. I patrzcie, jak lecimy normalnie. My tu teraz tak zasuwamy, że tu szok. Czyli masz, co, masz naprawę, czy jesteś? Masz u tych ziomeczków moich? A masz naprawę, idę, czy niezniszczalność? Niezniszczalność, dobra. To ja w takim razie ogarniam te. Jajuszka sobie tutaj zostawimy. Dobra, i chodź, masz dwie niezniszczalności? Jedną. A masz drugą jeszcze? Po co? Bo ja mam dwie elitry, jedna rozwalona, druga nie. A to mam tylko na razie jedno, mogę. Dobra, to ja patrz, na razie to nam tą naprawę, słuchajcie, weźmiemy. Rzuć mi tę niezniszczalność, żeby była może tutaj. O, tu jest niezniszczalność, dobra, już nie musisz iść. Co tu robi niezniszczalność? Patrzcie, no bo to są moje te, a, wiesz, okay. Rzeczy. Dobra, i poczekaj, i wkładamy. I dobre, stary, ja mam przy sobie cztery teraz cztery, no jak to się mówi? Jak się na to mówi, chłopie? Elytry, mam cztery, tylko jedna jest całkowicie rozwalona, więc teraz patrzcie, ubieramy ją na sobie i pójdziemy teraz do tych, wiecie, jak to się nazywa, świneczek, patrzcie, elegancko wchodzimy do świneczek i normalnie cyk, cyk, będziemy rozwalać tutaj elegancko świnki, żeby chociaż w połowie albo... Oj, ej, to powiedz mi, ile ty zaraz będziesz miał nowych elytr, albo prawie nowych, z mendingiem i unbreakingiem? Już ci mówię, cztery będę miał. A ty ile będzie? Tylko wiesz, dwie są od ciebie, chłopie. Tak, ale to dobrze, to mamy po trzy na głowę. Czyli co, już jest dobrze, czy już jest, czy jeszcze jedną w razie czego trzeba mieć? Wydaje mi się, że stare te trzy wystarczą. Wystarczą trzy? Dobra, wiesz co, ja na razie chciałbym tylko tyle... Tylko tak po prostu naprawić sobie tą elytrę. Może całkowicie mi się chyba jej nie uda naprawić, niestety. Oj, coś strasznie wolno ta elytra się naprawia, zauważyłeś? No, to prawda, a nie ma innych No nie mam, wszystko pozdejmowałem, chłopie, ale to się w ogóle jakoś strasznie wolno ta elytra naprawia. Na razie dziwne. Mam jakąś jedną trzecią. Ej, chłopie, serio, normalnie jedna trzecia i nic więcej. Dobra, ogarniemy tych świnek, ile tylko da radę normalnie tego po... Oj, tu był kurczaczek, ale bez nazwy, więc jak coś to nie ma problemu, tylko niestety uderzyłem stary kurczaczka przez przypadek, no. Najgorzej na świecie, dobra. To w takim razie, wiesz co, ja teraz pójdę jeszcze do krówek i ogarnę te krówki, bo u krówek też jest sporo tutaj króweczek. Chociaż tak w połowie naprawmy tą elytrę, ale jestem ja mega... Ja naprawiłem, elo. Naprawiłeś już? No. Ale wiesz, ja miałem taką całą rozwaloną, aha, dosłownie czaję. 5 chyba użyć. Tą taką kiedyś, co zgubiłem, pamiętasz? Ta. To jest ta sama. Dobra, słuchajcie, mamy już ją w połowie ulepszoną, znaczy naprawioną, więc jest elegancko.
elegancko. Ja oczywiście wam dziękuję za ten odcinek. Pamiętajcie o tym, żeby oczywiście subskrybować ten kanał, zostawiacie łapeczki. Nie! Oberka, chłopie, ja prawie całe życie straciłem. Pamiętajcie o tym wszystkim, bo to jest naprawdę po prostu bardzo ważne. Codziennie są tutaj odcinki, codziennie są na kanałach Aberki odcinki. I wpadajcie również na live'y, ponieważ live'y o 13:30 codziennie. Czasami każdego o 14:00. Dnia. Każdego dnia, więc wpadajcie, słuchajcie, i wpadajcie również na sklep. A my cóż, lecimy z dalszymi przygotowaniami, żeby wrócić do milionowic! A na tą chwilę bardzo wam wszystkim dziękuję i zobaczcie, jakie piękne są to miasta. Wielkie!